Witam w kolejnym odcinku Powerful Ten. Jest to jubileuszowa 30. lista Powerful Ten i jej temat to nagroda za zwycięstwo w ostatnim odcinku SGSM Mythbuster. Dzisiaj będzie 10 najdłużej trwających wersji teleturnieju Jaka to Melodia na świecie. No i tu od razu taka rzecz, jeżeli dwie wersje trwały tyle samo, wyżej była ta, która zadebiutowała wcześniej. Nie będę się chyba nad tym zbyt długo rozwodził, tak słowem wstępu, no bo technikaliów jest niedużo. No, lista otwiera ta, która trwała najkrócej, ale jest w dziesiątce, a zamyka ta, która jest najdłuższa na świecie w tej chwili. Ponieważ w jednych krajach ten program nadal jest, w innych go nie ma. No i właśnie różnie to bywa z jego długością. No ale oglądając na pewno zobaczycie. Ta lista przedstawia stan na rok 2017. No i chyba to wszystko w kwestii technikaliów. A jakie są wyniki? O tym dowiecie się już teraz. Przechodzimy do listy. 10 najdłużej trwających wersji teleturnieju Jaka to Melodia na świecie. Lecimy. Miejsce 10. Wietnam. Trwał 5 lat. Ta wersja trwała 5 lat. Zadebiutowała w roku 2004. Miejsce 9. Maroko. Ta wersja również trwała 5 lat. Zadebiutowała w roku 2003. Miejsce 8. Francja. Francuska wersja trwała 7 lat. Miejsce 7. Rosja. Ta wersja trwała 9 lat. I trwa nadal. Miejsce 6. Włochy. We Włoszech Jaka to Melodia trwała łącznie 12 lat. Miejsce 5. Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii Jaka to Melodia spędziła na wizji 13 lat. Miejsce 4. Stany Zjednoczone. Oryginalny kraj, gdzie Jaka to Melodia łącznie trwała 16 lat. I przechodzimy do podium. Miejsce 3. Indonezja, gdzie ten teleturniej osiągnął pełnoletność i nadal jest emitowany i trwa tak już 18 sezon, czyli 18 lat na wizji w Indonezji. To jest brązowy medal. Miejsce 2. Srebrny medal. Polska. Od 20 lat program jest na wizji. I dzięki temu polska wersja, jaka to melodia, polska wersja Name the Tune jest druga co do długości na świecie w roku 2017. A która wersja jest pierwsza? Miejsce pierwsze. Złoty medal. Jeszcze numer jeden. Jeszcze numer jeden. Jeszcze najdłuższa wersja. Mimo, że już nie emitowana, ale ciągle rekordzistka. Brazylia. 24 lata na wizji. To jest zdobywca złotego medalu. Chyba zorientowaliście się, że odjąłem przerwy, te okresy martwe, kiedy tego programu nie było na wizji w poszczególnych krajach i tylko dodałem do siebie te okresy, kiedy ten program był na wizji i tak powstała właśnie ta lista. Mam nadzieję, że się podobała. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia.